Ja bym chciał osobiście sprawdzić ten zawód flipera, tak jako dodatek na początku, czyli robię to, co robię, prowadzę eventy i chciałbym spróbować tego właśnie, jak znaleźć takie mieszkanie, nawet własnymi jakimiś środkami, czy niewielkim kredytem, czy jakimś, od jakiegoś inwestora, sprawdzić, czy naprawdę to tak wygląda, wiesz, na własnej skórze. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witam Was w nowym odcinku Business Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest Wojtek Kaczmarczyk. Cześć Wojtek, piąteczka. Cześć, witam Cię serdecznie. Wojtek jest twórcą kanału Do Roboty. Być może część z Was zna go właśnie z jego odcinków, gdzie wciela się w postaci i w różne zawody i testuje zawody. I o tym też chcielibyśmy się porozmawiać. Jasne. Ale też i o tym, bo dzisiaj cały dzień z Wojtkiem pokazywałem Wojtkowi, na czym polega biznes robienia flipów i biznes inwestowania w nieruchomości. I Wojtek dzisiaj wcielał się właśnie w rolę inwestora właśnie na swoim kanale i już niedługo, albo już teraz ten odcinek jest dostępny na kanale Wojtka. Do roboty, jasne. Tak jak wspomniałeś, testuję różnorakie zawody. Tworzę ten kanał już od około półtorej roku. Przetestowałem 75 różnorakich zawodów. Dzisiaj pokazałem zawód flipera, co też mnie bardzo ciekawiło, jak to wszystko wygląda. O tym za chwilkę. Może na początku powiemy, czym jest mój kanał. No właśnie, co u siebie robisz na kanale, bo część z Was pewnie jeszcze Wojtka nie zna. Ja widziałem wiele różnych Wojtka wcieleń, ale Wojtek chce, żeby o tym opowiedział. Tak jak wspomnieliśmy, pokazuję, jak wygląda praca w danym zawodzie. Pokazuję od podszewki, czyli nie zawsze to, co można zobaczyć, nie wiem, na przykład w restauracji nie widzimy, jak pracuje kucharz, jeżdżąc pociągiem nie wiemy, jak pracuje konduktor. Więc ja staram się pokazać od początku do końca, jak taką pracę można zdobyć, jakie trzeba mieć wykształcenie, doświadczenie, żeby tą pracę zdobyć, ile na tym wszystkim się zarabia i jak tą pracę wykonywać, czyli powiedzmy wykonuje jakiś challenge, zadanie, które jest powierzone przez mojego eksperta. W każdym odcinku jest ekspert, tak jak Ty byłeś dzisiaj moim ekspertem w odcinku, tak w każdym odcinku jest jakiś ekspert, który przeprowadza mnie przez każdy etap tej pracy. Okej, okay, powiedz jakby po 70 kilku odcinkach, czego Cię to nauczyło, jakby, jakie wnioski wyciągnąłeś, jakby, wcielając się w różne zawody, w różne osoby, bo na pewno jesteś inną osobą i masz inne doświadczenia niż jeszcze 2 lata temu. To na pewno. Na pewno nabrałem jeszcze większego szacunku do pracy i do tych ludzi, którzy wykonują pracę. To jest pierwszy etap, który dzięki tej pracy, którą wykonywałem, zdobyłem. Czyli na przykład, znaczy zawsze miałem ten szacunek do samej pracy, ale mam większy szacunek do tego, jak na przykład pracują ludzie na śmieciarce. Do tego, że jak pracuje człowiek, który czyści to i toje, że nie warto, jak jesteśmy w tym to i toju i ktoś by miał jakiś głupi pomysł, nie wiem, wysmarować ściany czymś niefajnym, nie róbcie tego, bo ktoś musi to wysprzątać i tę pracę wykonać, więc szacunek do samej pracy, że żeby zarobić naprawdę trzeba pracę wykonać i pieniądze nam nie spadną z nieba. A druga sprawa to jest taka, że testując te wszystkie zawody, pokazałem moim widzom, jak fajnie można spędzać czas, co można fajnego robić po szkole, jaką szkołę wybrać, żeby dany zawód wykonywać. Co też jest ciekawostką, bo ludzie do mnie młodzi piszą, na przykład Wojtek, nie wiem, co robić po technikum, czy iść w ogóle do technikum, co robić po liceum. Fajnie, że pokazałeś na przykład zawód spawacza, bo już wiem, że to jest fajna praca, nie trzeba mieć brudnych rąk, żeby ją wykonywać. Okej, bo też zawsze pytasz, ile ktoś na tym zarabia, ile można na tym zarobić. Tak. I jakbyś popatrzył teraz na te wszystkie zawody i zestawił je z wynagrodzeniem, to uważasz, że zazwyczaj ta jakby waga pracy albo ciężkość w jej wykonywania wiąże się z pieniędzmi, czy to raczej wiąże się z czymś totalnie innym? Wiesz, ciężko powiedzieć. Testując tyle zawodów, ciężko powiedzieć, jaka jest waga, nie? Dla jednej osoby wagą pracy będzie to, że musi 8 godzin siedzieć przed komputerem i ciężko pracować, powiedzmy, umysłem, wzrokiem i on się męczy tym. Tak. A druga osoba, która pracuje 8 godzin na budowie i przenosi tony piachu, tony cegieł, powie, co ten człowiek przed laptopem może wiedzieć o ciężkiej pracy, więc ciężko tutaj sprawdzać wagę tej pracy i sprawdzać, co, na czym, ile się zarabia. Wiesz, chirurg czy też ginekolog, którego ostatnio sprawdzałem, no może pracy ciężkiej nie ma, no bo ma pacjentki. Tak, ciężkiej fizycznie nie ma, ale biorąc pod uwagę to, ile musiał się szkolić, ile lat, chyba 13 czy 15 lat musiał się uczyć, żeby w ogóle ktoś go dopuścił do tego, żeby do tej pacjentki przyszedł i ją zbadał, no to też jest jakaś waga, więc nie generalizowałbym tego wszystkiego pod tym kątem, co jest ciężką pracą,
pracą, co jest lekką, bo można być programistą i tak jak mówię, siedzieć przed laptopem, pisać program i dostawać 15-20 tysięcy na miesiąc, gdzie chłop, który wywozi śmietniki spod naszego bloku, zarabia 2,5-3 tysiące i mówi, co ty wiesz o ciężkiej pracy. Nie generalizowałbym tego. A z kolei no, nikt nie zagląda do badań lekarskich programisty, który może mieć zepsuty kręgosłup od siedzenia przed komputerem. Na przykład. Kontrolę prędko. O właśnie. Akurat teraz. Znaczy podejrzewam, że to, co robisz, jest najlepszym zawodem dla Ciebie. No, inaczej bym tego nie robił. Tak, tak, ale dzisiaj który zawód byłby dla Ciebie taki najbliższy? Często dostaję to pytanie i nie zawsze łatwo jest mi to powiedzieć, odpowiedzieć. Lubię zawody manualne, sam jestem po technikum elektronicznym i zawsze lubiłem jakieś majsterkowanie i tym podobne. I dlatego mi blisko jest powiedzmy do zawodu na przykład spawacza, który zawsze gdzieś tam wymieniam. Fajna jest to robota, dobrze płatna i nie zawsze trzeba się ubrudzić. Każdemu praca sama techniczna wydaje się już z brudną robotą, tak jak wiesz, murarz czy ktoś od wykończenia wnętrz. Tak, spawacz sam w sobie nie jest brudną robotą, bo można być spawaczem artystycznym, powiedzmy. Robić meble. Robić meble i spręta, wiesz, o wartości 35 zł, stworzyć stolik, sprzedać go za 1500 i na przykład ty wstawisz takie coś do designerskiego mieszkania i klient zapłaci za to mieszkanie o wiele, wiele więcej. Więc nie trzeba się aż tak bardzo narobić, żeby zarabiać fajne pieniądze, co też pokazuje na moim kanale, że nie zawsze trzeba ciężko pracować, żeby zarabiać dobre pieniądze. Okej, okay, czyli w drugą stronę też pewnie nie powiesz, która praca była za mało płatna albo w stosunku do zaangażowania. Mogę powiedzieć, tu akurat mogę powiedzieć, że która praca była za mało płatna, to na pewno praca strażaka. To mogę szczerze odpowiedzieć, że praca w straży pożarnej jest, jak dla mnie, bardzo słabo płatna. Dokładnie nie pamiętam, jakie to były kwoty, ale możecie zajrzeć na ten odcinek i się dowiecie. Ale za to, co wiesz, wykonuje strażak, czyli wykonuje powiedzmy często pracę i policjanta, i służby zdrowia, czyli przyjeżdża pierwszy do wypadku, czasem musi wyciągać poszkodowanego, udzielić mu pierwszej pomocy i w międzyczasie zabezpieczyć ulicę, żeby nikt się tutaj... Jeszcze ryzykować swoje życie. I ryzykować swoje życie. A zarabia... powiedzmy sobie szczerze, grosze w stosunku do tego, co musi wykonywać, więc praca strażaka, gdzie często na służbie przebywa 24 godziny i musi być gotowy, może przez te 24 godziny nie wyjechać w ogóle, tak jak powiedzmy górnik, ratownik, ale może mieć 6 na przykład wezwań, jakichś błahych czy większych, czy pracować 30 godzin, bo jest jakaś wielka akcja i wielki pożar, więc zdecydowanie powinni zarabiać za ratowanie naszego życia większe pieniądze. Okej. Super. A jeśli chodzi o prowadzenie kanału, to bo robisz to już półtorej roku i możesz jakby... Jak to było u Ciebie z tym kanałem? Czy zawsze chciałeś być youtuberem? Czy to była jakaś okazja, z której skorzystałeś? I jak to się stało, że gdzieś tam wszedłeś w tego YouTube'a? Bo wiele osób dzisiaj... Ja słyszałem, że youtuber jest jednym z najbardziej popularnych zawodów, które młode osoby chciałyby uprawiać, i skoro już rozmawiam o zawodach, to jak to jest, żeby wejść w ten biznes youtubowy, żeby otworzyć kanał, bo jest mnóstwo kanałów, się otwiera, ale nie każde też się przebijają tam. No tak, bo tak jak mówisz, no jest to gdzieś popularny zawód, bo każdemu się wydaje, że to jest bardzo proste. No, nie jest to proste tworzenie kanału, tak jak sam widzisz, robiłeś czy robisz zupełnie inne rzeczy, ale w międzyczasie chcesz coś fajnego nagrać, żeby swoim widzom przekazać fajną treść. I sam widzisz, że to nie jest proste. Montaż samych kamer, pomysł na ten odcinek, później montaż odcinka, to jest naprawdę skomplikowany proces. I teraz poświęcam na tą pracę około 80% swojego czasu, bo oprócz tego jestem konferencjerem, prowadzę różnorakie imprezy, eventy, koncerty, imprezy w centrach handlowych. To było najpierw, że tak powiem. Od tego zaczynałem. Lubiłem pracę z ludźmi, z mikrofonem, z mediami, z tym, żeby coś prezentować. To są już jakieś predyspozycje do tego, żeby mówić do kamery, bo już masz to łatwo. Tak, i to był mój wstęp taki do pracy na YouTubie, a tak jak też powiedziałeś, to był zupełny przypadek, czyli ktoś dał mi możliwość, Wojtek, jest casting akurat w Abstra TV, w którym tak jakby pracuję i pod którą marką jest mój kanał, jest casting, przyjść na casting. Przyszedłem na casting jako Wojtek Kaczmarczyk. Ustaliliśmy, że robimy kanał o pracy, bo jak gdzieś powiedziałem, czym się zajmowałem wcześniej, co robiłem i że chciałbym taki kanał prowadzić. Gdzieś się sprawdziłem, przeszedłem casting pomyślnie, powiedzieli, dobra, robisz ten kanał. Zrobiłem 3 pilotażowe odcinki, 4 już poszedł do publikacji, dzisiaj jest ich już 75, czyli i przynosi to korzyści finansowe, i ludzie to oglądają, ludziom się to podoba, czyli, no, że tak powiem, wszystko na plus. Ok,
Okej, a inspirowaliście się na przykład z zagranicy jakimiś kanałami innymi? Na przykład jest podobny kanał na przykład w Stanach taki jak twój, bo nawet Znaczy ja, że tak powiem szczerze, się nie inspirowałem, bo rzucili pomysł, żeby takie coś zrobić. Ja mówię, fajnie, lubię testować różne tak. nowe rzeczy i fajnie, jakbym to mógł robić na własnej skórze. Czyli nie siedziałem na amerykańskim YouTubie czy innej telewizji, oglądając, jak to robią inni, bo chciałbym być uniwersalny, żeby nie nabywać czyichś jakichś tam pomysłów, ale no jest na przykład Brudna Robota w telewizji, leciał taki program, gdzie prowadzący właśnie wcielał się w głównie Brudną Robotę, czyli wchodził do szamba, czy jakieś łowił kraby, ryby i tym podobne, czyli gdzieś tam, no takie pomysły, wiadomo, że to nie jest innowacyjny pomysł, że będę sprawdzał zawody, no sprawdzałem różne, sprawdzałem potrawy, sprawdzałem sporty i tym podobne, więc na polskim YouTubie nie było czegoś takiego, więc byłem pionierem w tym temacie. Super. A powiedz mi, bo dzisiaj byliśmy cały dzień, spędziliśmy na nieruchomościach. Uh-huh. Jakby pokazywałem ci, jak wygląda, jak wybór takiego mieszkania, tak jak wygląda mieszkanie przed remontem. Uh-huh. Jak mieszkanie jest w trakcie remontu, co tam jest wyburzone, jak jest współustawiane. Tak. I to ci pokazałem, ale też pokazałem ci mieszkanie, które jest... No nie zdradzajmy aż tak szczegółów, bo widzowie będą chcieli przejść zobaczyć, no, ale okej, okay, dobra. Okay, no, ale pokazałem ci bardzo dużo z mojej pracy i byłeś w stanie się wcielić, nawet dostałeś zadanie do realizacji. Jasne. W tym odcinku, żeby podnieść wartość tej nieruchomości, ale to sami zobaczcie jak. I jakie masz wrażenia z tej pracy? Czego się spodziewałeś, jadąc tutaj do mnie do Lublina, widząc te moje nieruchomości? Uh-huh. A jakie masz wrażenia teraz, po całym dniu pracy? To była ciężka praca? Ciężka praca to nie była, szczerze. Uh-huh. Spodziewałem się, że będzie troszkę trudniejsza. Ty do tego tematu podchodzisz, powiedzmy, z lekkością taką, bo zrobiłeś tych flipów 400 czy 500, więc już można z tą lekkością podejść, tak jak ja podchodzę, powiedzmy, do tematu YouTube'a z lekkością, bo ileś tego już stworzyłem. Spodziewałem się, że jest to bardziej skomplikowane. Może w praktyce jest to bardziej skomplikowane, ale tutaj wyszło to fajnie, bo wiesz, ty to masz akurat wszystko zgrane, masz ekipy remontowe, masz wiesz, gdzie szukać takich mieszkań, wiesz, gdzie sprzedawać. Myślę, że dla osoby początkującej może to być lekkim takim, znaczy lekką problemem, który trzeba pokonać. Bo z tym, znaczy, ja mi się wydaje, że w tym biznesie największym problemem jest nasza głowa, która nam odpowiada, że to są duże pieniądze, to na pewno. To są wielkie kwoty i ten strach paraliżuje ludzi. Nawet już ludzie mają pieniądze na to mieszkanie. Tak. Nie muszą się zapożyczać, nie muszą posiłkować się inwestorem, to ta głowa mówi, nie rób to tego, prawda, jeszcze poczekaj, właśnie... jeszcze się musisz nauczyć dużo i tak naprawdę uczą się całe życie i nigdy nie próbują. To właśnie też zauważyłem, że nawet mając 150 tysięcy na koncie, jakbym znalazł mieszkanie na przykład za 80 tysięcy, to bym tak się bał, wiesz, a jak ekipa mi powie zaraz, że nie zrobi tego za 30, tylko zrobi to za 50 tysięcy i co będzie, jak nie sprzedam tego mieszkania na przykład za 200, a sprzedam za 180 i wyjdę minus 20 tysięcy, bo musiałem to włożyć w remont. Tak. To jest ten strach taki, tak. Ale na pewno posiadając wiedzę taką, jaką ty możesz przekazać, możemy ten strach zniwelować, czyli wtedy wiemy, jak znaleźć właśnie te materiały tańsze, jak znaleźć ekipę, żeby ona się do nas dostosowała, skąd wiedzieć. Tak, jak wycenić tą nieruchomość, żeby mieć gwarancję, za ile ją można sprzedać, tak. ile jest warta. Tak? Jakby z tą wiedzą tak naprawdę nie ma ryzyka. I ja widziałem osoby, które mają 20-23 lata, które wchodziły w ten biznes jako swoją pierwszą pracę i wydawałoby się, że taki żółtodziób najwięcej ryzykuje, a czasem on, który jest bardziej zdeterminowany niż taki, który już jest trochę zmęczony życiem i już mu się nie chce, no, ma dużo lepsze efekty, osiągnięcia, bo mu się chce i bo wierzy w to. Tak jak ty wspominałeś na moim kanale, że to jest to praca, powiedzmy, może być pracą pełnoetatową. Ja bym chciał osobiście sprawdzić ten zawód flipera, tak jako dodatek na początku, czyli robię to, co robię, prowadzę eventy, robię kanał i podobne zlecenia i chciałbym spróbować tego właśnie, jak znaleźć takie mieszkanie, nawet własnymi jakimiś środkami, czy niewielkim kredytem, czy jakimś, od jakiegoś inwestora, sprawdzić, czy naprawdę to tak wygląda, wiesz, na własnej skórze, że człowiek, który robi YouTube, robi jakieś medialne rzeczy, czy może takie mieszkanie zakupić, przypilnować remontu i wiesz, i sprzedać je z jakimś tam relatywnie dobrym zarobkiem. To może być praca zarówno na pół etatu, ale i może być na półtorej, tak naprawdę. Jeżeli chcesz, tak naprawdę to zapełnić cały twój dzień, tak? Aha. I możesz to robić na maksa, ale jak już robisz tego dużo, to warto jest optymalizować, warto jest oddelegowywać wiele rzeczy. Na samym początku trzeba robić wszystko,
wszystko samemu. To jest taki biznes, to jak w każdym, a nie w każdym biznesie się wszystko samemu da zrobić. Tak, bo... tutaj się da, poza remontem i paroma jeszcze innymi rzeczami, to ja uważam, że trzeba zrobić samemu, bo żeby to oddelegować, trzeba samemu to potrafić. Tak, i żeby to przypilnować, bo tak jak często właśnie testuję zawody, no to jest właściciel firmy, który chce pokazać mi swoją firmę, ale niekoniecznie wie na temat tej firmy, co tam się dzieje. Tak. Więc testowałem na przykład zawód barbera, czyli przycinanie brody i tym podobne. Był właściciel, który mnie tam zaprosił, ale on mówi, wiesz, ja tu jestem tylko szefem i nic o tym strzyżeniu tej brody nie wiem. No naprawdę? Nic nie mogę powiedzieć, bo jestem tylko, powiedzmy, szefem, nie? I moi barberzy ci powiedzą. Ja mówię, to jak taki człowiek może przypilnować tych swoich pracowników, żeby oni tą brodę fajnie przystrzygli, żeby go nie walili na kasę. Tak. Żeby jego nie strzygli, tak? No właśnie. Na pieniądze. No, nie strzygli na pieniądze. I co się okazało, po 2-3 miesiącach, kiedy ten odcinek stworzyliśmy, ten barbershop się zamknął. Więc no mogło coś po prostu pójść nie tak, no bo... To jest możliwe, żeby się nie znać na czymś i zatrudniać lepszych od siebie, którzy to robią, ale wtedy trzeba być świetnym menadżerem i dobrze tym zarządzać. Tak. Systemy do tego, żeby mieć, raz, że oni byli zmotywowani, dwa, że mieli system pracy, który jest motywujący. No to musi być, bo nie ma innej opcji. A nie, że ludzie czują, że robią dla jakiegoś gościa, który nie ma pojęcia o tym, co robi. Ale dał im stanowisko pracy. Dał im fotel, maszynkę i my jedziesz, tak? I nie ma pojęcia, jeszcze ma głupie pomysły, wymyśla, które nie mają sensu. Tak. I oni po 3-4 miesiącach zdobędą bazę klientów i powiedzą, no po co mamy dla ciebie robić? Tak. Jak sobie założymy, wiesz, za 1500 czy za 2 weźmiemy lokal i będziemy robić to na swoich dwóch stołkach, nie? Czystym zyskiem. Taki flipper i taki inwestor powinien być zawsze krok przed swoimi współpracownikami, żeby oni czuli zawsze wartość tego, że on z nim jest, on ich wspiera, nie tylko daje pieniądze czy różne inne rzeczy, ale też daje wiedzę. To jest najważniejsze. Ale też ciężko tych współpracowników z mojego doświadczenia znaleźć. Nie wiem, jak u ciebie jest w biznesie, ale ja zawsze z pracownikami, z współpracownikami mam jakiś problem, bo wiem, że ja jestem ambitny, wiem, że powiedzmy trochę potrafię, nawet dużo więcej niż inni i ciężko mi jest znaleźć kogoś, może masz jakąś radę, jak to zrobić, żeby ten ktoś chciał też z tobą czy dla ciebie pracować i żeby wkładał też swoją część w ten cały biznes. No i właśnie, teraz są i tacy ludzie. Natomiast wydaje mi się, że to bardziej zależy na materiale, który zrekrutujesz, bo jeżeli ktoś nie jest zmotywowany i ktoś nie chce się mu pracować, to nawet jak będzie miał super kompetencje to albo umiejętności, to będzie nieefektywny. No tak. A taki, który jest zmotywowany, chce pracować, lubi to, co robi i jeszcze jest mu z tobą dobrze, to on się nauczy te kompetencje, to zdobędzie. Ale co, motywować możemy tylko pieniędzmi? Czy są jakieś na przykład w branży nieruchomości? Pieniądze są tutaj możliwością, ale jak ja na przykład pracowałem też na tacie kiedyś i też znałem od tego, to zauważyłem, że kiedyś pracowałem w takiej bardzo fajnej, dużej firmie, ona nie płaciła najlepiej, natomiast ludzie tam byli, pracowali przez lata i byli szczęśliwi, mimo tego, że zarabiali, nie wiem, 30% mniej niż płacił rynek na tym stanowisku, tylko dlatego, że tu się fajnie pracowało, fajna atmosfera, fajne zadania, fajne Czyli cele. Trzeba być dobrym szefem. Tak, bardziej niż dobrze płatnym, bo jeżeli ty byś im dobrze płacił, oni by płakali po kątach i źle im będzie się działo w twojej firmie i jakby to nic z tego nie wyjdzie. I jakby tak jakby widziałem gdzieś jakieś testy, że wynagrodzenie nie jest pierwszym miejscem. Tak? Ono jest ważne, ono jest na drugim, trzecim, czwartym, ale właśnie ta atmosfera pracy, jakby zadania, które są dobrane do osoby, bo ktoś może mieć fajne pieniądze, nawet świetną atmosferę w zespole, a jak mu dasz rzeczy, których on po prostu totalnie nie lubi, nie umie, jakby nienawidzi, to on będzie nieszczęśliwy. No tak. I on będzie źle to robił. I jeszcze dwa razy to gorzej. To jest stuprocentowa racja. To nie jest takie pytanie na chwilkę, ale to jest możliwe, bo ja już jakby pracuję, nie wiem, mam firmę ponad 10 lat i mam ludzi, którzy są praktycznie ze mną od początku. I, I cały czas czerpią z tego przyjemność, co robią, nie? Tak, mam nadzieję. To jakby chyba nie czerpali, to by przez 10 lat nie pracowali chyba, też nie lubią zmian. Moja firma się zmienia i jakby ja też się zmieniam i jakby na przykład ostatnio się przeprowadziliśmy do nowego budynku i ktoś mnie pyta, czy ja tu będę siedział zawsze. Nie. Pamiętaj, że siedzisz tu tylko przez chwilę. Okay. Za chwilę może zmienię twoje stanowisko pracy, będziemy robili coś innego. Moja firma cały czas ewoluuje, ona się rozwija, idzie w różnych kierunkach i dzisiaj w tym pokoju pracujesz, ale jutro pamiętaj, że możemy pójść do innego pokoju. Biuro się powiększy, trzeba będzie zmienić miejsce i teraz nie przyzwyczajaj się do tego, bo nic nie jest wieczne. To jest prawda. Nie chodzi o to, że się zwolnię, tylko chodzi o to, że po prostu... Trzeba gdzieś tam cały czas myśleć do przodu. Tak, że się rozwijasz. Wiele zawodów i to nie jest łatwa praca, żeby się wcielać w czyjeś buty wchodzić. No tak. Powiedz, czy jest jakiś taki zawód, który nie chciałbyś przetestować, który absolutnie, nie wiem, jest poza twoją etyką, czy nawet chęciami robienia tego? Szczerze powiedziawszy,
Chyba nie ma takiego zawodu, którego nie chciałbym przetestować, a jeśli widzowie to oglądacie i macie pomysł na taki zawód, ja chętnie odpowiem na, ten, na wasz komentarz. Piszcie w komentarzu taki zawód, którego na pewno według was bym nie przetestował, a ja jeszcze podejmę te rękawice. Nie wiem, no nie, nie wiem, czego mógłbym się bać. No, ktoś tam rzuca temat szambonurka. To jest po prostu zawód taki fikcyjny troszkę, no bo nie ma etatowego szambonurka. Jest nurek, który może pływać w tym szambie, żeby na przykład coś tam wyczyścić, żeby to szambo lepiej funkcjonowało. On się ubiera w jakiś tam waciak, w jakieś takie ciuchy, które i tak go nie dotykają, jest później umyty karszerem i wychodzi z tego. Czyli to nie jest jakaś praca. Gorzej jest z takich toj-tojach, w których pracowałem, no bo tam masz już, że tak powiem, styczność z tym nieprzyjemnościami. Okay, a myślałeś o zawodzie księdza na przykład? Tak, tak, chciałbym. Tak, chciałbym pokazać zawód księdza, pokazać na przykład albo ministranta, albo księdza, tylko nie wiem, czy jakiś ksiądz jest na to gotowy, żeby mi pokazać, jak ta praca wygląda, albo jak w ogóle by technicznie tą pracę pokazać, nie wiem, czy bym miał poprowadzić mszę, co byłoby prawie, że niemożliwe, ale czy mogłem być jakiś... Albo mógłbyś w ministrant, który no, służy do tej który mszy, który służy tak? do mszy, a w międzyczasie rozmawiać z księdzem. Robi spowiedź. Tak. Więc, no, spowiedź, tak. Więc nie wiem, czy jest taki zawód. No, tak myślę globalnie i jest sporo zawodów, które chciałbym jeszcze sprawdzić, ale uważam, że nie ma zawodu, którego raczej... Jesteście księżmi, bądź tak. Znacie jakiś zawód, który byłby fajny do przetestowania? Piszcie w komentarzu. Piszcie, śmiało. Podpinę. Ja odpiszę ze swojego konta do roboty, podejmę rękawice, jak będzie coś fajnego. Albo macie jakąś firmę, do której chcielibyście mnie zaprosić, bo robicie coś fajnego, napiszcie śmiało, ja ten zawód przetestuję, więc jest jeszcze sporo. Ludzie piszą, a co będzie, jak ci się zawody skończą? Ja mówię... Nigdy się nie skończą. Kurczę, no przecież zawody. To jest tak szeroki, wiesz, to można jeździć, robiąc drogę, można jeździć na walcu, można jeździć na maszynie od asfaltu, można być chłopem, który podsypuje ten żwir, można na każdy temat stworzyć 10 odcinków. My się tu jakby poznaliśmy prywatnie kiedyś w takim kontekście, że ty mnie obserwowałeś jakby i tak. Ciekawił się ten temat nieruchomości. Już od, powiedzmy, 2 lat. Od 2 lat jakby, nie patrzę, jesteś zainteresowany no i cały czas jesteś, prawda? I powiedz mi jakby, jak ty widzisz ten biznes, bo dzisiaj jakby liznąłeś to, prawda, zobaczyłeś, z czym to się je i co ci brakuje jeszcze, żeby jakby tak kupić mieszkanie, jakby jakie masz obawy, albo gdzie widzisz trudność? Bo ja widzę, że każdy ma takie swoje inne demony. Jeden ma w stanie prawnym, tak. Drugi ma w remoncie. Znaczy, wiesz, no trudność jest na pewno rozpoczęcia tego wszystkiego, bo jak się czegoś nie robiło, to ciężko jest na pewno do tego dotrzeć. Powiedzmy, finansowanie można zdobyć, bo to jest chyba najmniejszy problem z tego wszystkiego w dzisiejszych czasach, że każdy ma tam jakiś swój kapitał i czy nawet wujek by mógł pożyczyć, czy ciotka, wiesz, pomóc w tym wszystkim. Ale wydaje mi się, że od tego, od czego zacząć i żeby posiąść tą wiedzę, czy da się na tym zarobić, wiesz, no widzisz na przykład, nie wiem, gdzie takiego mieszkania szukać? Czy to są portale aukcyjne, czy to są aukcje jakieś takie komornicze? No to widzę na przykład, są mieszkania 100 tysięcy, 200 tysięcy, ale no muszę wiedzieć, czy wkładając w remont 50, uda mi się to mieszkanie sprzedać za 200 na przykład. No to jest ta bariera, taka wiedzy, nie? Więc... To jest kwestia wiedzy, no bo my byliśmy przez cały dzień, natomiast ja nie zrobiłem ci szkolenia, no bo pokazywałem ci bardziej ten biznes, prawda? No myślę, że jakbyś był po moim szkoleniu, to już byś tych... To wiedzę, obaw nie miał. Nie miał, dlatego przez te 2 lata, powiedzmy, no nie wziąłem się za ten temat, czy też szkolenia, czy też już zaczęcia tego biznesu, może dlatego, że... Jest zaangażowany swój kanał. Tak, no jestem zaangażowany, ale to wiadomo, że można, tak jak wspominaliśmy, pogodzić, bo można to robić na 3/4 etatu, a zaczynać z jednym flipem, powiedzmy, w czasie 3 miesięcy i sprawdzić, czy jest to spoko. Nie wiem, ja mam zawsze taką obawę przed jakimś wejściem w nowy biznes samemu, bo jak się ma kogoś, jakieś fajne wsparcie, przyjaciela, rodziny, mówi, chodź, zrobiłem to w dwójkę, damy po 50 tysięcy, będziemy się wspierać, ty będziesz pracował przy remoncie, patrzył na pracowników, ja będę szukał tych mieszkań i będzie fajnie, nie? No to jest zawsze inaczej, niż jakbyś zaczynał biznes sam. Nie wiem, czy ty robiłeś zawsze od zera sam, czy miałeś jakieś współpracowników? Ja tutaj zaczynałem sam robić ten biznes i to było mega trudne, bo ja miałem mnóstwo obaw i miałem może więcej niż teraz. Tak sobie myślę, bo rozmawialiśmy o ten temat, że może byś się skusił, żeby wejść w taki biznes, jeżeli ja bym był twoim inwestorem i pomógł ci, przeszkolił cię, byś przyjechał do mnie na szkolenie. Jasne. I
dajcie znać, czy chcielibyście, żeby Wojtek pokazał na swoim kanale twojego flipa, którego robił przez kilka miesięcy, krok po kroku, żeby relacjonował każde... taki vlog ala. Taki ala vlog w ramach jednego czy tam dwóch odcinków, żeby pokazać, jakie miał trudności, za ile co kupił i, tak, ile, taki, i czy w ogóle na tym zarobił. Tak? To był dobry pomysł, właśnie taki vlog czysto praktyczny, czyli ty mi najpierw pokazujesz, tak, jak takie coś się nauczyć, znaczy uczysz mnie, jak to robić. Ja szukam mieszkania, wspólnie szukamy, inwestujemy w to mieszkanie, pokazujemy każdy krok, że pojechaliśmy do sklepu, kupiliśmy taki i taki materiał, tyle i tyle kosztował remont, zatrudniłem taką i taką ekipę, która pracuje tak i tak. Myślę, że to byłby fajny taki materiał właśnie dla ludzi, którzy mają tą barierę, którą ja mam, nie? Że w 25 minut mogliby zobaczyć, jak takie coś się robi. I wtedy twoja bariera by się przełamała, bo byś miał pierwszego flipa za sobą, a uwierz mi, jak masz pierwszego flipa za sobą, to wtedy już automatycznie wszystko staje się proste. Ale to jest jak z wszystkim, jak z każdą pracą, do której się boimy, na przykład zmieniamy, pracujemy w korporacji, a chcemy pracować, nie wiem, w swoją, prowadzić restaurację, no to pierwszy problem jest zacząć, nie? Zrobić pierwszy film na YouTubie, puścić pierwszy film na YouTubie, bo się ludzie boją krytyki, że koledzy z klasy, ze szkoły będą, a bo ty robisz na YouTubie, a trzeba jakoś zacząć i pokazać właśnie tym ludziom. Tak. Stworzyłem pierwszy filmik, miałem 1000 wyświetleń, ale na drugim mam już 100 tysięcy i co? I kopara osiadła, więc... Dokładnie. Ja też miałem mnóstwo obaw, wiesz, jak zaczynałem YouTube'a i miałem mnóstwo gdzieś tam takich przekonań, że może i mi, jako inwestorowi w nieruchomości, poważny człowiek, przedsiębiorca, nie wypada w ogóle robić filmów, ale to dzisiaj jakby całkowicie mam jakby odmienne zdanie. Jakby ja się tym realizuję i cieszę się, że dla ludzi, którzy to oglądają, to jest wartościowe. Jakie masz korzyści poza materialne z tego, że robisz YouTube'a, albo też powiedz, czy też większość komentarzy jest pewnie pozytywnych, ale czy znajdują się jakieś takie negatywne? Są hejterzy u Ciebie na kanale? Są, ale jest to naprawdę, że tak powiem, mały odsetek. Ja gdzieś tam z hejtem się miałem dużą styczność. Nie wiem, 5-7 lat temu, jak grywałem w serialach paradokumentalnych, bo grywałem w telewizji. Taki był mój początek, powiedzmy, obycia z kamerą. Grałem w tych różnych szpitalach i tym podobne. I wtedy miałem największy hejt, ale też przy początku. O, ty grasz w serialu. I to był tak pierwszy jakiś w głupkowatym serialu, który ma tam jakiś słaby scenariusz. Ale to był przy pierwszym odcinku, ale przy 10 już każdy mówi: o, Wojtek znowu gra w serialu, fajnie, nie? Przy 15 odcinku było: o, Wojtek, ty za niedługo wyskoczysz z lodówki. Wtedy był już ten respekt, gdzie na początku był hejt. Więc z początku się z tym hejtem zapoznałem, doświadczyłem i miałem go gdzieś. Ja mówię, no ja gram w tych głupich serialach, ale ty tracisz czas, żeby to oglądać. Tak, no, tak. Skąd wiesz, że ja tam gram? Bo oglądasz... Ty tam zarobisz pieniądze, tak. a on tam ogląda swoje życie. Tak. I ja zawsze wychodziłem z tego założenia. Ja miałem 5-7 stówek za odcinek, chowałem to do kieszeni i byłem szczęśliwy, no niech sobie to leci. A ta osoba, która to ogląda, straciła swoje 40 minut w życiu codziennie, bo pewnie codziennie takie głupoty ogląda, przygotowanie obiadu i tym podobne, i traci to życie, a mnie potrafi hejtować, że ja gram w tych głupotach. No hello. No i z tym doświadczeniem się jakoś tam styczność miałem z tym hejtem. Ale sporo ci to dało teraz, żeby nie miałeś YouTube'a, bo nie bałeś się kamery, łatwiej ci było rozpocząć. I teraz jak ktoś pisze, że coś tam... Znaczy, mało jest tego hejtu, no bo zazwyczaj pokazuje pozytywne rzeczy, tak, a jak już jest ten hejt, nie no to... jakieś takie kontrastowe albo takie... A jak jest hejt, że tak powiem, potrzebny, bo jest taki krytyka, powiedzmy, która coś wnosi do odcinka, to ja mówię: o, zarąbiście, że mi o tym napisałeś, za tydzień w następnym odcinku to poprawię, bo ktoś powiedział, że jakość była gorsza, czy dźwięk do dupy, czy cokolwiek. Ja mówię: o, dobry hejt, poprawię to na za tydzień. Ale jak ktoś pisze: ale masz słabą brodę, słabą grzywkę, słabą cokolwiek, człowieku, no co to za różnica, co ty mi tam napiszesz. No i gdzieś z tym hejtem sobie poradziłem, więc tworzę tego YouTube'a, no łatwiej było mi z początku, bo gdzieś już miałem te podwaliny, powiedzmy, w telewizji, na koncertach, które prowadzę, nie wiem, dla 100 tysięcy osób i nie boję się wyjść na scenę, mówić z tymi ludźmi, krzyknąć ej, oni krzykną o, i wiesz, jest ta interakcja. Na YouTubie nie masz takiej interakcji, bo interakcję masz dopiero w komentarzach, ale wtedy już możesz tylko odpisać lub nie. Na eventach, które prowadzę, masz to, tą styczność z ludźmi, wiesz, możesz przybić im piątkę, powiedzieć cześć, oni ci odpowiedzą cześć, no i... Lubię to robić, bo sprawia mi to mega przyjemność. Oprócz pieniędzy, które zarabiam, zawsze uważałem, że praca, którą wykonuję, nie musi być dobrze płatna na początku, powiedzmy. Jak coś zaczynałem, na przykład zaczynałem eventy, to zaczynałem od niższych stawek, które nie dawały mi aż takich korzyści finansowych. Musiałem dorabiać sobie, powiedzmy, u wujka na przeprowadzkach fizycznie i robiłem cały weekend jakąś imprezę. Ale dawało mi to mega radość i wiedziałem, że jak ta radość jest mi dawana, ja robię tą pracę bardzo dobrze, ludzie to zauważają, to
kiedyś przyjdą z tego pieniądze i cały czas staram się tak tą pracę wykonywać, wykonywać ją lepiej, tak żeby ludzie czerpali z tego radość, a ja później w jakimś czasie, okresie i wtedy, większe pieniądze. To praca, tak? Najgorzej to jest być zamknięty w złej pracy, w złej puszce, mhm. i być nieszczęśliwym i jeszcze źle zarabiać i jeszcze być nieszczęśliwym, tak, to już w ogóle, jest Meksyk, dramat. Nie? Trzeba się z tej puszki uwolnić, tak? Trzeba się uwolnić, albo najpierw, nawet zarabiać dobre pieniądze, nie wiem, coś robić fajnego, zarabiać 15-20 tysięcy, ale robić to z taką, wiesz, taką, tak. Po co ja to robię, niby fajnie zarabiam, coś bym zmienił, bo to nie jest dla mnie. Wiem, że chciałbym to robić, ale nie chcę zaczynać od zera. No, tak, no czasem trzeba po czasem prostu trzeba rzucić krok do tyłu duży, żeby zrobić, tak, później trzy do przodu. Tak, tak samo jest właśnie z flipami, z wszystkim, że robić na etacie, ale można ten etat zrzucić, wziąć powiedzmy kredyt na 150 tysięcy i zainwestować w coś fajnego, co czerpie i z czego czerpiemy radość i daje nam tą radość. Dokładnie, bo dajemy na rynek fajne mieszkanie. No więc super. Wojtek, dziękuję Ci bardzo, że byłeś gościem Business Ridera. Dziękuję bardzo, że razem mogliśmy o tym pogadać. Chciałbym Was zaprosić na kanał Wojtka, gdzie już teraz jest dostępny film, gdzie pokazujemy, tak jest, właśnie jak Wojtek wciela się w rolę flipera i jak Wojtek sobie radzi w tym biznesie. Tak. I Wojtek dzisiaj miał taką rolę, żeby podnieść wartość jednego z mieszkań, więc to już na odcinku. Dzięki wielkie i piąteczka. Dziękuję Ci bardzo. Polecam się na przyszłość, Wojtek Kaczmarczyk.